Glorietta. Cześć. Glorietta została skoszona, więc pora się pożegnać. Wynik, który osiągnęła u mnie, to prawie 5 ton, a dokładniej 4,95. Serdecznie chciałam pogratulować Ilonie i Agnieszce za ich wyniki, bo też były pokaźne, i podziękować za super współpracę. Projekt wspominać będę bardzo dobrze. Wiele się podczas niego nauczyłam o uprawie rzepaku. Najbardziej stresowałam się warunkami pogodowymi, bo na to, w przeciwieństwie do na przykład oprysków, nie mamy żadnego wpływu. Mimo tego, że pogoda w tym roku nie sprzyjała nam za bardzo, mogliśmy uniknąć nalotu szkodników, których także nie było widać w żółtym naczyniu, nad czym trochę ubolewałam. Finalnie cieszę się z tego, że ich nie było. Dzięki pomocy doradcy terenowemu wszystkie nasze pytania i wątpliwości zawsze zostały rozwiane, za co też serdecznie dziękuję. Dziś w tym odcinku będę także gościć 3 osóbki, więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. Cześć, na starcie ja chciałabym pogratulować Wiktorii, która zajęła pierwsze miejsce w walce o tron, o królową rzepaku. Miała prawie 5 ton, więc no to na różnicy między nami, więc gratuluję. Po pierwsze, co chciałabym powiedzieć, to też podziękować doradcy terenowemu Syngenta, który zawsze był, wystarczył telefon, to w razie czego doradził, przyjechał, więc dziękuję. I ochronę jak najbardziej polecam od Syngenty. Spisała się na medal. Glorietta świetnie sobie poradziła, dała prawie 4 tony z hektara. I ona jest odporna na wyleganie, na wirusa żółtaczki rzepy. I charakteryzuje się także wysoką zimotrwałością, więc same plusy. Cześć, witajcie serdecznie. Chciałabym na samym wstępie od razu pogratulować Wiktorii. Gratuluję Ci zajęcia pierwszego miejsca. Gratuluję Ci tak wysokiego plonu, naprawdę robi wrażenie. No u nas niestety w tym roku się nie udało. No ale co? No myślę, że główną przyczyną no to były jednak zasiewy. No gdzieś tam, kurczę, czegoś zabrakło. Było sucho. Myślę, że trochę było za szybko uprawione pole, że troszeczkę za długo czekaliśmy z tym siewem. Bo nie wiem, tam chyba były 2 czy 3 dni, była uprawa, właśnie 3 dni i potem był gdzieś tam siew. I no niestety, deszcz nie popadał, miało popadać, nie popadał, było sucho. I myślę, że głównie u mnie właśnie to zaważyło, że był no niski ten plon, nie ma co tam się oszukiwać. Chociaż patrząc na całokształt, na przykład na całe pole, które miało 14 hektarów, no to Glorietta jednak dała 500 kilo więcej. Czyli no dużo więcej, jakby tak była zasiana na całym areale, no to wiadomo, nie? Że tego plonu, tego tonażu byłoby dużo więcej. No ale nic, to jest nauczka dla nas, już w tym roku myślę poprawiliśmy to, bo były od razu uprawki i po uprawkach od razu był siew, nie czekaliśmy. Zwłaszcza, że no teraz jesień też jest dosyć sprzyjająca, znaczy sprzyjająca w deszcz, no bo tego deszczu teraz jest trochę. Tylko, że teraz też zrobiło się trochę zimno, nie? Już nie jest tak ciepło, jak powinno być, nie ma tej złotej jesieni, chociaż mamy nadzieję, że ta pogoda jeszcze wróci. Tak naprawdę projekt gloriettowy też uświadomił mnie w tym, jak ważne jest pilnowanie roślin. Do tej pory jakoś tak za bardzo się nad tym nie zgłębiałam. Gdzieś tam Mateusz się tym zajmował, ja bardziej siedziałam w dokumentach, a teraz w tym ubiegłym roku, znaczy no w ubiegłym roku, no w tym roku, bo rok mamy cały czas 2021, no ale i w ubiegłym i w tym dopiero tak bliżej dotknęłam tego tematu i czuję, że to jest właśnie to, co będę w życiu robić z Mateuszem. I naprawdę otworzyłam oczy i wiem, że mi się to podoba. No dobra, ale wracając do Gloriety.
było kilka tych zabiegów. Opryskiwaczem jeździł Mateusz. Co, zaczęliśmy od Colzor Trio, była doglebówka na chwasty. Wydaje mi się w ogóle, że takim właśnie najważniejszym zabiegiem to jest odchwaszczenie, bo jak nie odchwaścimy pola już na samym początku, gdzieś tam będzie konkurencja chwastów duża, no to z tego rzepaku, no w ogóle z każdej uprawy nic nie będzie. Myślę, że następnym też takim zabiegiem jest regulacja, żeby dobrze się w to strzelić, żeby obserwować rośliny, patrzeć jak rosną, jak się rozwijają, czy wszystko jest ok. Tak samo monitorowanie szkodników, potem przecież są naloty, kwitnienie w kwitnieniu rzepaku. No wiadomo, że to wszystko wpływa na nasz plon, a my chcemy, żeby ten plon był jak najwyższy. Miejmy nadzieję też, że w tym roku już będzie lepiej. Zobaczymy, błędy zostały poprawione, tak jak właśnie mówię, uczymy się na własnych błędach. No i dobra, kończąc, Wiktoria, jeszcze raz wielkie gratulacje. Korona jest Twoja, niech Ci się nosi. I życzę Ci naprawdę wysokich plonów w kolejnych latach w wszystkich uprawach. W imieniu firmy Syngenta gratuluję Ci doświadczenia i wyniku, jaki otrzymałaś na Waszych polach. Proszę. Dziękuję. A ja bardzo dziękuję za możliwość udziału w projekcie i pomoc w realizacji. Super.